Gość poranka dynki. A dzisiaj tym gościem jest Leszek Bodzak, producent filmu Boże ciało. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Jedna z najgłośniejszych polskich premier tego roku film pojawił się na naszych ekranach 11 października, o ile dobrze pamiętam, i do tej pory zdążył zgromadzić w kinach półtora miliona. Ponad milion czterysta. To, jest, to nie, jest niebywały wynik. Niebywały wynik, biorąc też pod uwagę, że to przecież jest kameralne kino, kameralna, dramatyczna historia. No i ta historia ma teraz szansę zawalczyć o Oscara. Jak pan sądzi, jak na rynku amerykańskim taka kameralna historia może się odnaleźć? Ja myślę, że już nie, nie trzeba sądzić. Myślę, że już wiemy, jak ona się odnalazła, ponieważ. Mhm ponieważ film został zgłoszony jako polski kandydat do Oscara w połowie września bodajże i startowaliśmy wówczas jednak z poziomu filmu y, kompletnie anonimowego w USA, a wiele filmów już wówczas miało renomę po festiwalu w Cannes chociażby. Y, Boże Ciało miało premierę na festiwalu w Wenecji, później miało też swoją premierę amerykańską w Toronto, ale mimo wszystko y, dopiero w momencie kiedy rozpoczęliśmy kampanię Oscarową Udało się zdobyć większe zainteresowanie dziennikarzy, yy, widzów, krytyków filmowych, i okazało się, że film jest przyjęty świetnie. Yy, w tej chwili, nie wiem czy to jest jakiś wyznacznik, ale niektórzy go oczywiście stosują z radością. W tej chwili mam podaje, że 95% pozytywnych recenzji na serwisie Rotten Tomatoes. To jest bardzo wysoki, yy, wysoki wskaźnik. I okazało się, że faktycznie film, który jest bardzo kameralny, intymny, autorski. Nawet niektórzy mogliby powiedzieć, że stosunkowo tani. <laughs> um, stosunkowo tani to jest w polskich realiach? Jaki rząd no to jest, wielkości? To jest budżet w wysokości około 5 milionów złotych. Mhm. Ym, I nagle okazuje, się, nagle okazuje się, że to kino ma taką moc, która rzeczywiście powoduje, iż, ym, iż jego uniwersalne przesłanie, wymowa, emocje, które za, idą za, za, tym, za tymi bohaterami, trafiają nie tylko w USA, one trafiają wszędzie. Ten film został zaproszony już na ponad kilkadziesiąt festiwali, zdobył. Jest dystrybuowane, zdaje się, w. Na wszystkich kontynentach, w ponad 40 krajach. Po 40, 45 krajów bodajże w tej chwili rzeczywiście na wszystkich kontynentach to jest niebywała, niebywała sprawa, ponieważ no, na pewno nikt z nas o tym nie myślał, jak robiliśmy film, bo tak jak się robi film, to się go chce zrobić jak najlepiej po prostu. Mhm. No to jest jakby taka podstawowa zasada. Natomiast to, jak on będzie rezonował em, na świecie, to akurat w tym przypadku jest to przygoda przygoda wspaniała z tym filmem. To się zdaje się, nikt tego nie spodziewał z twórców, to znaczy pamiętam też wywiady Jana Komasy, który, który też był zaskoczony tym sukcesem. Jak się promuje film tak, żeby, żeby on z, z filmu, który jest nieznany stał się rozpoznawalny? No tak, to było rzeczywiście największe wyzwanie dla nas, zwłaszcza, że filmy, chociażby, które miały swoją kampanię dłużej, były wcześniej wytypowane jako kandydaci do Oscara, miały swoją premierę w Cannes, miały więcej czasu na tą, mm -hmm. na tą na to, żeby zaistnieć świadomości. Um, oczywiście pierwszym krokiem było pozyskanie dobrej agencji PR-owej. To, tak, to był taki wybór, od którego bardzo dużo zależy. Zgłosiło się do nas kilka agencji w momencie kiedy, kiedy film został kandydatem do, do Oscara. No wybraliśmy dobrze. Wybraliśmy, jak się okazało, okazało dziewczyny, które, które wykonują swoją pracę świetnie, wiedzą, gdzie uderzyć, gdzie zrobić pokaz, kogo zaprosić, mhm. e, itd. Tak 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 e, no bardzo dużą rolę odegrało wsparcie finansowe z PiS-u. To trzeba sobie jasno powiedzieć, ponieważ. Bez pieniędzy nic się nie bez osiągnie. Bez pieniędzy nic się nie osiągnie. My, wprawdzie, pozyskaliśmy dystrybutora też w USA, firmę Film Movement, ale dystrybutor amerykański przyjął taką postawę wyczekującą. To znaczy, stwierdzili, że zaangażują się mocno w kampanię Oscarową pod warunkiem. Jeśli będą wiedzieć, że, że mają szansę. Pod warunkiem, że film będzie na short -liście. Mm -hmm. Czyli na ten, ten, mm -hmm. ten etap, na którym odpada 90%. Jak film się znajdzie na shortliście, to oni się zaangażują w, mocniej w kampanię. Więc do pewnego momentu to wsparcie finansowe to właściwie opierało się w zdecydującym stopniu o, o pisw, który nas tutaj mocno, mocno wsparł. Bez tego nie bylibyśmy w stanie chociażby zaprezentować się na takim ważnym wydarzeniu jak Deadline Contenders, mm -hmm. które miało miejsce na początku listopada. I, I w którym to wziął udział e, Janek Komasa, reżyser i Bartych Bielania, grający główną rolę. E, prestiżowe wydarzenie, na którym e, filmy kandydujące do Oscara mogą się zaprezentować czy znaczy, twórcy mogą się zaprezentować. Są to takie spotkania e, moderowane, e, na których twórcy krótko opowiadają o, o swoim filmie. E, i, I ma to bardzo duży walor, ponieważ niełatwo się tam dostać. Mm -hmm. To nie jest tak, że każdy może tam się zaprezentować. Jest to raczej... Rozumiem, że trzeba z reguł działań PR-owych, znajomości, zakulisowych, doświadczenia, za I tak dalej, i tak dalej, oczywiście. Um, oczywiście są też bardziej tradycyjne elementy kampanii, które nawet teraz będziemy realizować, jak jakieś reklamy czy, czy wysyłki newsletteru. Trzeba jednak pamiętać, że na tym etapie po short Głosują wszyscy członkowie akademii, uh -huh. których jest Rzesza. Rzesza, tam jest no 6-8 tysięcy, nie wiem, uh -huh. jakoś, jakoś tak w tej chwili. Nie można na nich oczywiście wywierać żadnego wpływu, nie można dawać im prezentów ani niczego w tym rodzaju. No i nie można też sprawić, żeby zechcieli pójść na ten czy inny. A nie jest tak. Właśnie regulamin stanowi o tym, uh -huh. że już z tej dziesiątki która jest na liście filmów. Członkowie Akademii muszą obejrzeć wszystkie filmy, Aha. żeby zagłosować. Ale robią to rzeczywiście? Nie wiadomo tego. Nikt tego nie jest w stanie sprawdzić. No, nikt tego nie jest w stanie sprawdzić. Ale, ale regulamin tak stanowi, że powinni obejrzeć liczymy wszystkie. Liczymy, że, że trzymają się regulaminu. Mówiliśmy, wspomniał pan o uniwersalnych wartościach tego filmu. A, aczkolwiek ja... Myślałem sobie, bo rzeczywiście jest ta warstwa uniwersalna, ale też myślałem sobie, że ten film jest taki bardzo polski i, i trochę też jestem zaskoczony, zadziwiony, że ten film tak znakomicie rezonuje na świecie. Co, co sprawia, że film trafia w dziesiątkę? Pan jako producent zna odpowiedzi na te pytania? Czy to jest zawsze? Czy, czy biorąc się za tę historię, bo przecież jakby nadzorował, pan, współtworzył pan w zasadzie scenariusz, tak? Czy nadzorował powstawanie tego scenariusza? Czy pan wtedy już na tym etapie jako producent ma te odpowiedzi? To będzie hit, to będzie kameralne kino, to będzie. Nie ma, nie ma takich odpowiedzi, ale. Na etapie scenariusza już wiedziałem, że to na pewno będzie film, który będzie, będzie budził emocje. Emocje są w kinie najważniejsze. Oczywiście one mogą mieć różny charakter pozytywny, negatywny. Ale, ale jeżeli film budzi oddźwięk, jeżeli nie spotyka się z obojętnością. Jeżeli jednocześnie idzie za tym pewna siła artystycznego wyrazu, przekazu, którą i Janek Komasa, i pozostali twórcy tego filmu, i aktorzy y, dawali jako, jako, jako niemalże gwarancję przy tym filmie y, w okresie przygotowawczym, w okresie całej pracy nad nim. No to wówczas można się spodziewać tego, że, że film będzie dobrze przyjęty, mówiąc mówiąc prosto. Ale nie ma dobrze przyjęty może być ale... przez krytyków tak, a może nikt tak. Ty... Ale nie ma nie, nie ma się na tak i nie ma też jakiejś skali tego przyjęcia, jaki można mówić. Czasami film jest dobrze przyjęty i nikt go nie ogląda. Mhm. Czasami e, czasami jest dobrze przyjęta mimo to oglądane. A mimo to oglądany, tak. <grych> Czasami jest tak, że jest też niby dobrze przyjęty, ale w sumie nikogo nie obchodzi. Są takie sytuacje. I, i rzeczywiście, gdyby to było takie proste, to wszyscy odnosiliby sukces, prawda? To, to tak, to pytam, o to, pytam o to pana, dlatego że e, kiedy rozmawiamy o, o, o w sztuce filmowej, najczęściej rozmawiamy z reżyserami, z aktorami, e, i nieczęsto wcale e, rozmawiamy z, z producentami filmowymi. E, I to, to właśnie producent to jest ktoś taki, kto wydawałoby się, że że, powinien, że, że ma właśnie te intuicję, ten instynkt i po prostu wie. Co będzie dobre, a co, co się sprzeda, co się nie sprzeda? Bardziej ma intuicję i instynkt niż wie. Mm -hmm. to, to faktycznie tak jest. Yy, I bardzo często też w tym wszystkim yy, odg rolę odgrywa na przykład w moim przypadku, mój własny gust. Tak? To, co ja bym chciał zobaczyć, to jakim, na, jakim, na jaki film chciałbym poświęcić kolejny rok, półtora czy dwa lata mojego życia, żeby go wyprodukować. Czy uważam to za wartościowe? Czy, czy mnie to interesuje? Uh -huh. Czy kombinacja ludzka, która się przy tym projekcie tworzy, daje szansę na jego powodzenie? Myśli Pan, że ten tandem scenarzysty Młodego i Jana Komasy może być w przyszłości jeszcze takim autorskim duetem? Myślę, że będą jeszcze pracować ze sobą. Zresztą oni już. Ja wiem, e, pracują. Oni już zrobili kolejny film wspólnie. E, natomiast myślę, że to nie jest koniec. Myślę, że będą mieć kolejne wspólne projekty. Ale faktem jest, że jednym z takich pierwszych czynników, który dzisiaj wydaje się być średnio istotny ale jednym z pierwszych czynników, e, który zdecydował o tym, że zaangażowałem się z moją wspólniczką, Anatolką Hickingbotsą, w ten film. Było to, że wydawało nam się, iż nie ma w europejskim kinie. Zresztą spotykaliśmy się z tym również w trakcie pitchingów tego projektu na Zachodzie, bo to jest film, gdzie jest mniejszościowy producent francuski. Było dużo zainteresowanie tym projektem. I spotkaliśmy się, spotkaliśmy się rzeczywiście na etapie scenariusza z taką reakcją, że nie ma w europejskim kinie filmów o duchowości młodych ludzi. Mhm. I że jest to jakiś taki temat niepodejmowany, że ci młodzi ludzie w kinie europejskim, no jednak głównie ich obraz jest taki dosyć mocno imprezowy, mhm. mówiąc kolokwialnie, albo <laughs> eufemistycznie, a, a gdzieś nie sięga się głębiej w, w te potrzeby, zwłaszcza na poziomie wymiaru duchowego. A że i Janek Komasa y, swoimi poprzednimi filmami i Mateusz Pacewicz tym scenariuszem udowodnili, że potrafią znaleźć język z młodym odbiorcą, to wydawało nam się to bardzo ciekawe. Że to będzie taki film, który, który może być. Y, Kinem, gdzie młodzi ludzie znajdą coś więcej niż zazwyczaj w filmach które, czy serialach, które na co dzień oglądają i że to może być dla nich ciekawa propozycja. Mam nadzieję, że tak jest. Chociaż przy, przy tej skali wyniku, chociażby w polskich kinach milion 400, to ciężko powiedzieć, nie mamy żadnych badań, z których wynika czy jak. To są jak, młodzi ludzie tak, czy tak, jak, jak, wielu, jak wielu widzów, na przykład do 25 roku życia, poszło na ten film. Nie wiem tego. Mhm. E, więc, więc ciężko mi odpowiedzieć na pytanie, czy czy nasze założenia, że to jest tego typu propozycja kinowa, która powinna być alternatywą, jakąś ciekawą dla młodego widza, czy to się spełniło? Mam nadzieję, że tak. No, by tak było. Serdecznie panu tego życzę i wszystkim twórcom filmu życzymy rzecz jasna sukcesu i po prostu Oscara. Cóż więcej mógłbym dodać? Najpierw nominacji. Najpierw nominacji, a potem Oscara. Leszek Bodak, producent filmu Boże Ciało, był dzisiaj gościem jazzowego Poranka Dwójki. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo.